Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Amerykański dziennik New York Times w dniu 25 lutego 2024 roku poinformował, że w ciągu ostatnich 8 lat Stany Zjednoczone rozmieściły na Ukrainie aż 12 tajnych baz CIA, dzięki czemu przekształciły Ukrainę w taki swego rodzaju jeden z najistotniejszych przyczółków wywiadowczych do walki. Z Rosją. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy to mogło wpłynąć na decyzję o rozpoczęciu działań wojennych przez Władimira Putina, to, co się wydarzyło, na to, co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku. Według amerykańskiego dziennika Stany Zjednoczone miały utworzyć specjalne ośrodki przechwytywania informacji, a także szkolić szpiegów do działania w Rosji, Europie, na Kubie i w innych miejscach, gdzie jest obecna Rosja, natomiast ta współpraca bardzo mocno się rozszerzyła właśnie o Ukrainę, dlatego że to właśnie Ukraina miała przechwycić w Rosji więcej informacji niż komórki CIA w tym państwie. Jak donosi New York Times, w 2016 roku CIA miała rozpocząć tworzenie jednostki numer 2245, której zadaniem miało być przechwytywanie rosyjskich dronów i sprzętu komunikacyjnego w celu włamywania się do rosyjskich systemów związanych z szyfrowaniem. Natomiast po 24 lutego 2022 roku bazy CIA miały stać się ośrodkami śledzenia rosyjskich satelitów szpiegowskich i przechwytywania rozmów dowództwa rosyjskiego. Z artykułu w amerykańskim dzienniku wynika, że Ukraina stała się Państwem kontrolowanym przez CIA, które wraz z MI6, czyli wywiadem Wielkiej Brytanii, miały wykorzystywać Ukrainę właśnie do osłabiania Rosji. I tutaj możemy też przeczytać, że pod koniec 2021 roku Władimir Putin, kiedy rozważał, czy rozpocząć inwazję, na Ukrainę miał się spotkać z szefem jednej z głównych rosyjskich służb wywiadowczych, który powiedział mu, że CIA właśnie wraz z MI6, czyli brytyjskim wywiadem, kontrolowała Ukrainę i cytuję: wykorzystała ją na poligon dla operacji przeciwko Moskwie. Koniec cytatu. Amerykańscy dziennikarze wskazują na to, że początki partnerstwa CIA ze swoimi odpowiednikami na Ukrainie sięgają dwóch rozmów telefonicznych przeprowadzonych 10 lat temu, dokładnie w nocy 24 lutego 2014 roku. Już po nielegalnym obaleniu władzy Wiktor... prezydenta Wiktora Janukowicza, wtedy kiedy prezydent Janukowicz musiał ewakuować się do Rosji, a wraz z nim szefowie służb specjalnych, Wtedy nowy szef wywiadu Walentin Naływajczenko miał zadzwonić do szefów lokalnych placówek CIA i MI6 i poprosić ich o pomoc w odbudowaniu właśnie ukraińskich, ukraińskich służb. Zaproponował trójstronne Partnerstwo i wtedy właśnie rozpoczęła się taka, taka współpraca, która zresztą miała swoje różne, różne fazy. Warto zauważyć, że tutaj amerykańscy dziennikarze wskazują, że ukraiński wywiad wytrwale zabiegał o względy CIA i stopniowo stawał się wręcz niezbędny dla Amerykanów, co tutaj New York Times. Podkreśla. Też warto przywołać chociażby takie wydarzenie opisywane przez amerykański dziennik z roku 2015, kiedy generał Walerii Kondratiuk, ówczesny szef wywiadu wojskowego Ukrainy, przybył na spotkanie z zastępcą szefa placówki CIA i właściwie bez żadnych wcześniejszych uzgodnień przekazał mu plik ściśle tajnych. Dokumentów. Ta początkowa transza miała zawierać m.in. tajemnice dotyczące floty północnej Marynarki Wojennej Rosji, w tym szczegółowe informacje na temat najnowszych projektów rosyjskich atomowych okrętów podwodnych. I tutaj amerykańscy dziennikarze wskazują, że wkrótce zespoły funkcjonariuszy CIA regularnie miały wychodzić z biura generała. Z plecakami pełnymi dokumentów. Amerykańscy dziennikarze podkreślają, że w miarę pogłębiania się partnerstwa amerykańsko-ukraińskiego po 2016 roku Ukraińcy mieli być coraz bardziej zniecierpliwieni tym, co uważali za nadmierną ostrożność Waszyngtonu. I w związku z tym mieli na własną rękę, jak piszą dziennikarze New York Timesa, organizować zabójstwa i inne. Operacje, które były naruszeniem warunków na, tych uzgodnionych na linii USA-Ukraina. Urzędnicy w Waszyngtonie mieli grozić odcięciem wsparcia, ale nigdy tego nie zrobili. Z omawianego artykułu możemy się także dowiedzieć o ważnej wizycie generała Kondratuka w, w Stanach Zjednoczonych w styczniu 2016 roku, kiedy Właśnie ten szef wywiadu wojskowego poleciał do Waszyngtonu na spotkania w Scattergood, to jest posiadłość na terenie, na terenie zarządzanym przez CIA w Virginii. Tam zresztą ta agencja wywiadowcza często organizuje różnego rodzaju festyny z wizytującymi dygnitarzami i wtedy właśnie CIA zgodziła się pomóc pomóc ukraińskiemu wywiadowi, wywiadowi wojskowemu w poprawie jego zdolności do przechwytywania rosyjskiej komunikacji wojskowej, a w zamian generał Kondratiuk miał się zgodzić udostępnić Amerykanom wszystkie posiadane dane wywiadowcze. I od tego czasu, jak tutaj podkreślają dziennikarze New York Times, to partnerstwo było już naprawdę bardzo głębokie i to ro rozpoczęło się tak naprawdę ścis ścisłe współdziałanie przeciwko, przeciwko Rosji. Po tym spotkaniu w Scattergood rozpoczęto program szkoleniowy pod kryptonimem Złota Rybka Goldfish, gdzie szkolono ukraińskich oficerów wywiadu właśnie w pracy operacyjnej przeciwko Rosji to szkolenie realizowała CIA, a następnie oficerowie operacji Goldfish zostali, zostali rozmieszczeni w 12 nowo wybudowanych, wysuniętych bazach operacyjnych, zbudowanych wzdłuż granicy z Rosją. W każdej tej bazie ukraińscy oficerowie z każdej z tych baz ukraińscy oficerowie kierowali sieciami agentów, którzy mieli zbierać informacje wywiadowcze. Na terenie Rosji. Dodatkowo funkcjonariusze CIA zainstalowali w tych bazach specjalistyczny sprzęt elektroniczny, który miał pomóc właśnie w gromadzeniu informacji wywiadowczych. Te informacje ujawnione przez New York Times to oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, ale wystarczą, aby, aby właśnie sformułować. Taką tezę, że Ukraina stała się po prostu zakładnikiem amerykańskiej racji stanu. Ameryka, Amerykanie bardzo głęboko zinfiltrowali państwo ukraińskie, przekształcili ją właściwie w taki swego rodzaju zderzak strategiczny Stanów Zjednoczonych, i to jest oczywiście niezwykle cenna lekcja dla. Polski. Pytanie, na ile nasz kraj jest podporządkowany Stanom Zjednoczonym, jak głęboko sięga infiltracja amerykańskich służb specjalnych właśnie, jeżeli chodzi o struktury państwa polskiego. Warto mieć na uwadze ten przykład Ukrainy, która została instrumentalnie przez Amerykanów i Brytyjczyków wykorzystana, biorąc pod uwagę, że Ukraińcy mieli o wiele silniejszy chociażby przemysł zbrojeniowy, niż, niż posiada go Polska, no to ten przykład Ukrainy zniszczonej, zdewastowanej, właściwie na, na skraju upadku państwa powinien dawać bardzo dużo do myślenia w kontekście polskiej polityki zagranicznej, polskiej polityki bezpieczeństwa. Od tej wojny powinniśmy się trzymać jak najdalej, ponieważ to nie jest, to nie jest nasza, nasza wojna, a dalsze pełnienie roli właśnie amerykańskiego zderzaka strategicznego no może się zakończyć po prostu tragicznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.